Starym to cztery z wiatrem w moich włosach, z psem przy boku. Porysem obdanych oczach, wykrywaczem w dłoniach, śladem skarbów idę. No i dzień dobry Państwu, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo pozytywny odcinek. Wracamy, tak jak już wspomniałem na live'ie, do tego, żeby odcinki były czyste od wszystkiego złego. Także ja zaczynam śniadanko, Borys już po śniadanku. No i co? Zjemy śniadanko, na śniadanki wjeżdżają, słuchajcie, takie oto flaczki z żabki. Mam bigos, mamy, słuchajcie, ale to są na specjalne okazje, a nie na takie byle. No i kochani, ja mały postój z Borysem na siku, bo już ruszyliśmy. Czy no nie ja, Borys ma siku. Czekamy na kumpla i właściwie nie kumpla, przyjaciela. I ruszamy, słuchajcie, no coś Wam pokazać fajnego w Krakowie albo w okolicach Krakowa. Zobaczymy, jaki plan będzie. Ja powiem Wam szczerze, że to jest wspaniałe miasto. Już kiedyś mówiłem, że kocham Kraków i Kraków zawsze będzie w moim serduszku. No, wracając do tematu, miałem telefon. Widzimy się już w sumie chyba na miejscu, także albo coś po drodze może jeszcze pokażę. Zobaczymy. Najbliższy czas, myślę. A pamiętacie tego typa? Kiedyś już był u nas na kanale, Przemek. Dzisiaj mi się udało go odwiedzić. Kiedyś mogliście go poznać na odcinku z łódki, gdzie to sobie pływaliśmy, gdzie Przemek skakał do jeziora z łódki. No, a teraz się zdarzyło odwrotnie i to ja przyjechałem odwiedzić Przemka i wspólnie z Przemkiem ruszamy w las. No i moi kochani, tu już mamy oficjalne wejście do Ojcowskiego Parku Narodowego, a tu jest dla Was informacja o możliwości również podążania tymi drogami na Waszych jednośladach, także mega fajne miejsce, żeby się wybrać z rowerkiem, rowerek na bagażnik, albo można nawet wypożyczyć tutaj. No i musicie wiedzieć, że w Ojcowskim Parku Narodowym znajduje się też jedna ze słynniejszych jaskiń, której można spotkać co? Nietoperki! No i taką mamy tablicę, kto ma ochotę, to proszę sobie przypauzować, poczytać. I tak samo mapa. No. Witamy! My również. Ale autem już nie widzicie, także to tak informacyjnie, parking jest jeden tutaj na końcu. Chyba że pojedziecie od drugiej strony, od strony miejscowości Ojców, jak dobrze pamiętam. No i tu jest też informacja a propos skał i innych rzeczy, które mam nadzieję, że niebawem uda nam się zobaczyć. Tutaj uważajcie na siebie i na swoje czworonogi, bo występują kleszcze. Borys, nie lubisz kleszczy, prawda? Kleszcze B. A w drodze, słuchajcie, do Ojcowskiego Parku, a po Ojcowskim Parku w zasadzie, znaleźliśmy taką oto chatę hobbita, słuchajcie. Teren prywatny. Wstęp zbrojony. Dobra, już w bramie krakowskiej. Myście się zastanawiali, tym, że są te patyki. Otóż te patyki według legendy mają służyć temu, aby brama się nie zawaliła. A my w tym momencie ruszamy dalej i będziemy w kolejnych miejscach pokazywać Wam coraz to lepsze widoki. Przed nami będzie jaskinia, ale nie zdradzam szczegółów. I kolejne ciekawostki a propos osób, które posiadają czworonogi, tak jak Borys, nie wstydem jest chodzić na smyczy, taki jest nawet taki nakaz. A tu mamy informacje a propos miejsca, w którym się znajdujemy, także ponownie kto byłby zainteresowany przeczytaniem sobie tego zarówno w języku polskim, jak i angielskim. No a tutaj jest ta mapa, to jest ta sama mapa, którą widzieliśmy. I mamy informację, że płatność do jaskini, ale to już tam nieważne. Bo i tak w obecnym czasie jaskinia jest, z tego co wiem, nieczynna, jeśli chodzi o zwiedzanie.
Oni chyba dopiero od połowy maja bodajże otwierają, albo od początku maja, przynajmniej tak pamiętam, ale bardzo dawno już nie było. Myślisz? No to zobaczymy. W tejże jaskini legenda głosi, ukrywał się Janosik. No i mamy genialną ławeczkę. Różnica temperatur, kochani. Padacie sobie w lato, na zewnątrz gorąco. Wchodzicie tu i podejrzewam, że przynajmniej 5-6 stopni będzie różnicy. Ławeczka, można się elegancko rozsiąść. No nie, Borys? Jak ci się podoba? Prawie jak we Włoszech. Skały, co nie? A gdybyście byli ciekawi nazwy tej jaskini, w której przed chwileczką się znajdowaliśmy, jest to jaskinia Krowia. My tymczasem podążamy dalej ku zamku. Chyba jak się mówi, ku zamkowi? Albo zamku. Podążamy dalej. No i znajdujemy się, słuchajcie, już można powiedzieć przy wejściu do jaskini ciemnej. Do niej należy się udać do góry, ale tak jak wspominałem, jest już nieczynna, jeszcze nieczynna. Cena biletu normalnego to 20, a ulgowego 10. Warto odwiedzić. Wiem, bo kiedyś byłem. A dla ciekawskich mamy również tu mieszkańców Bobrów. Bobery sobie zjadły drzewko, a właściwie przecięły drzewko. Drzewko upadło. I o. Bober! No i moi kochani, witam was w przepięknym, malowniczym miejscu. Ale co ja wam będę to psuł swoją twarzą, słuchajcie. Patrzcie na to. No i to mamy całe rozłożenie wioski ojców. Zamek, który możemy zauważyć tam, w tamtej, w sumie jakaś wieża zamkowa wystaje. To są ruiny w zasadzie zamku. Jest potok Kronnik, przy którym podążaliśmy. No i gospodarstwa rybackie, z których to też, moi drodzy, są najlepsze pstrągi podawane tu, w sumie wszędzie, w co drugiej knajpie. Stąd też to słynie. A z ciekawostek historycznych mamy tutaj taką elegancką skamielinę. Kolejną ciekawostką, którą chciałbym wam powiedzieć a propos jeszcze tych restauracji i zachęcić was do skorzystania z ich możliwości, jest to, że wszelkie ryby, a w zasadzie pstrągi chyba głównie one tutaj posiadają, pochodzą właśnie z tych stawów, także na wasz talerzyk trafia świeżuteńka rybka. Także serdecznie polecam.
No i moi kochani, cóż mogę wam powiedzieć? Ja was serdecznie zapraszam. Miejscowość Ojców, województwo małopolskie. Jak zresztą cała Małopolska, przepiękne miejsce. Myślę, że się nie zawiedziecie. Tylko najlepiej w sezonie, kiedy wszystko jest czynne, otwarte i cała wioska żyje, bo w tym momencie to taki troszeczkę Silent Hill, ale to też ma swój klimat. Ja was serdecznie pozdrawiam i życzę wam miłego dnia. Pozdrówcie bliskich jak zawsze. Kto nie zostawił suba, to bardzo proszę, bo 81% moich widzów mnie nie subskrybuje. Byłoby mi bardzo miło. To dla mojej wiedzy po prostu, ile was tak naprawdę fizycznie jest. No i co? Trzymajcie się. Do następnego.